Witajcie najmilsi, zapraszam na kolejne spotkanie wideo, nie wiem czy F1 Vlog, czy Szybki Strzał, bo nie wiem jak się zmieszczę. Trochę wam się wytłumaczę, bo de facto jestem na wakacjach na Zanzibarze i miałem się odciąć. Ale ja dosyć wiedziałem od początku, że raczej to nie wyjdzie, dlatego że no, jest ta kwestia testów Roberta, które mają się odbyć w najbliższym czasie. Z tego co rozumiem, ostatnio jak wyjeżdżałem, Robert miał jeździć w czwartek i w piątek. Nie wiem jak to wyjdzie ostatecznie. Ale wydaje mi się, że mniej więcej tak będzie zgodnie z planem, więc no po prostu tak czy inaczej wiedziałem, że będzie ciężko. Jeszcze na lotnisku znalazłem kartę SIM, co oznacza, że jestem ciągle w sieci, choć naprawdę staram się odpoczywać i leżeć na plaży i dużo czytam. Kończę trylogię Larsona, trylogię Millennium. Wiem, parę lat za późno, ale tyle mam czasu, żeby właśnie tak po latach odrabiać zaległości. Natomiast generalnie oczywiście też trzymam trochę rękę na pulsie i patrzę na to, co się dzieje i pora omówić ostatnie wydarzenia, bo naprawdę sporo się ostatnio działo. I jeśli chodzi o kwestię Roberta, jeśli chodzi o Formułę 1, dlatego teraz postaram się pokrótce omówić to, żeby was nie zostawiać tak totalnie samych, a być może oddać się bardziej gdzieś na poziomie świąt i Sylwestra. Mam nadzieję, za to trzymamy kciuki. Póki co przechodzimy do tematu. Przede wszystkim te testy w DTM-ie Roberta. Robert w wywiadzie dla TVP mówił ostatnio, mówił w ten sposób, że nadarzyła się okazja i skorzystałem. Chodzi o to, żeby pojeździć tym samochodem. Dość zdawkowo, dość ostrożnie. Z jednej strony Robert przyznaje, że to jest priorytet, żeby ścigać się, jeśli chodzi o kwestie sportowe w DTM-ie. Z drugiej jeszcze mówi, że to nie jest nic wiążącego i nie chce zadeklarować, kiedy ta decyzja nastąpi. Co nie dziwi w sumie, bo ciężko to przewidzieć. Ta decyzja miała zapaść wcześniej. Robert już wie, co chce robić, natomiast cały czas to nie jest tylko kwestia tego, co on postanowi. To jest kwestia tego, jak to się uda poukładać między różnymi partiami, co wam zresztą już tłumaczyłem, zdaje się, nie raz, nie dwa i dość dawno temu. Więc tutaj póki co jeszcze sytuacja się nie zmieniła, przynajmniej tu na Zanzibarze nikt nie wspominał, przechodząc po plaży, że doszło do postępu. Natomiast przypuszczam, że gdzieś tam z tyłu rzeczy się dzieją i że na tym etapie prawdopodobnie już powinno być więcej wiadomo, co i jak. Natomiast jeszcze jest kwestia dopięcia wszystkiego na ostatni guzik, podjęcia kilku decyzji logistycznych, co z kim, jak i dlaczego i w końcu ostatecznie się dowiemy. No Robert podkreślał też w tym wywiadzie dla TVP podczas ostatniej wizyty w Polsce, że DTM to jest mu najbliższy taki cel dla niego, jeśli chodzi o takie czyste ściganie. No i że poza aspektem sportowym pozostawia największą elastyczność, jeśli chodzi o inne obowiązki w przyszłym roku, czyli o to łączenie programów. To też wam mówiłem tak naprawdę. To w zasadzie jest potwierdzenie tego, co już wam wspominałem. Też zdaje się nieraz. No i mu przyznawał też, że będzie to bardzo pracowity rok, przyszły sezon, jeżeli oczywiście te wszystkie rzeczy uda się przyklepać i połączyć. Tak więc no w zasadzie tutaj nic nowego, czekamy na te jazdy. No czego po nich oczekiwać? Z jednej strony za bardzo bym nie patrzył na czas okrążeń, z drugiej strony trzeba to robić, dlatego że no one ode mną jakiś obraz sytuacji. No problem w tym, że na przykład mnie nie będzie na miejscu, więc nie będę wiedział dokładnie, co się dzieje. Nie będę wiedział dokładnie, jakie najważniejsze jakieś takie przesłanie typu jaką nastrój kierowcy i ludzi wokół, kto jaką ma minę, czy się cieszą, czy się nie cieszą. No, takich rzeczy niestety nie dostrzegę. Więc no będę trochę obserwował z zewnątrz z wami, ale myślę, że jakieś swoje wnioski też będę potrafił z tego wyciągnąć. Po prostu i trzymać kciuki, żeby Robert przyjechał jak najwięcej okrążeń, jak najlepiej poznał samochód, którym przypuszczam na 90% minimum będzie się w przyszłym roku faktycznie ścigał. W jakich barwach jeszcze do końca nie wiadomo, ale też jakim autem też niby nie, ale przystrzelam, że będzie to raczej BMW. Jeśli chodzi o kwestię Formuły 1, z kim nie wiem, na czym stanął ostatecznie. Ale z tego co rozumiem, to się cały czas ważyło, się zmieniały opcje. Są dwie opcje de facto z tego co rozumiem, czyli jedna to jest Haas, druga to jest Racing Point i one tak sobie w ciągu ostatnich miesięcy, jedna tu, druga tu i tak się równoważyły. Która wygra ostatnio, bo to tak, że nadwoje babka wróżyła, jak wywróży, zobaczymy. A jeśli chodzi o DTM, bo sporo osób tak mówi, żeby powiedzieć już o kategorii, o zawodnikach i tak dalej, moi mili, po pierwsze tak, zrobimy taki program. Po pierwsze, kiedy zostanie ogłoszone, że Robert faktycznie jedzie DTM, jak jedzie ten DTM? Po drugie, po wakacjach, bo teraz póki co jednak jestem na wakacjach, nie za bardzo mam ochoty teraz siedzieć i robić jakiś dogłębny research na temat DTM-u. Co prawda byłem na kilku wyścigach, tylko że ostatnio to było, jak Bruno Spengler został mistrzem DTM-u, to był jakiś, nie wiem, 2012 rok, coś w tym stylu, nie pamiętam już dokładnie. W BMW zresztą Bruno został, z którego zresztą znałem osobiście i całkiem nieźle, bo jeździł Bruno z Robertem w jednym zespole w Formule 3 w 2004 roku w Mykę, więc za ilekroć się widzimy, to zawsze przebijamy pionę i chwilę pogadamy. Tak więc no, ale nie jestem, nie oglądam wyścigów DTM-u, tak, nie jestem ekspertem od tej kategorii, też muszę się trochę w to głębić, natomiast
Znam to, wiem, mam trochę informacji, wiem mniej więcej, jak ta kategoria działa, wiem, jakie będą wyzwania największe z punktu widzenia Roberta, mam to już spisane i o tym wam będę opowiadał głównie, kiedy już nastąpi ten moment, a nie o rzeczach, które, znaczy pewnie tak, ale no nie będę się skupiał na wyliczaniu rzeczy, które wam powie Wikipedia, raczej będę wam analizował w oparciu o no, wypowiedzi mądrych ludzi, którzy siedzą w tym temacie, co będzie taką główną trudnością, które z tych elementów kategorii DTM będą faktycznie stanowiły wyzwanie. Pozwólcie, że teraz tego nie będę mówił, żeby potem ich nie skopiował. Bo ja mam to, to są dobre informacje naprawdę. Więc po prostu zostawię je na ten moment, kiedy już będziemy wiedzieli na pewno, że Robert DTM nie będzie startował. Póki co jeszcze w tym momencie tego nie wiemy. Pozostając z Robertem, ale jeszcze już przychodząc na Formułę 1, Robert zadał ostatni cios Williamsowi. W zasadzie już po jego odejściu. To nastąpiło, no, dość dotkliwe. Otóż wyobraźcie sobie, że Williams z powodu Roberta musi zapłacić dodatkowe 5563 dolary do FIA, do wpisowego na sezon 2020, dlatego że tyle kosztuje każdy punkt zdobyty w zeszłym roku, czyli trzeba doliczyć do jakby podstawy 556 509 dolarów, trzeba doliczyć te 5500 dolarów, więc Robert no zdradziecko wbił nóż w plecy w Niemczech Williamsowi, zmuszając ich do zapłacenia dodatkowego pół miliona dolarów. Taka zemsta Polaka, wiecie. I tak było blisko, nie? Żeby było jak najtaniej, tak, żeby oszczędzili te pół miliona, a tu niestety Polak, wiecie. No musiał, gdyby chociaż nasz Bryt to zrobił, no to jeszcze jakoś pół biedy, ale niestety musiał Polak ten wbić ten, zadać ten cios, no trudno, jakoś, myślę, że jakoś to Unia przeżyje, chociaż wiecie, pół miliona dolarów. Oby się udało. Mercedes zapłaci zresztą więcej, bo za każdy punkt zapłacą 6677 dolarów, dlatego że zdobyli Mistrzostwo Świata. W związku z czym wpisowe, jeśli chodzi o wpisowe na sezon 2020, Mercedes pobije rekord wszechczasów, z tego co rozumiem, zapłacą 5490812 dolarów wpisowego. Ale dla nich to i tak nie są jakieś wielkie pieniądze. Poza tym, jak już będzie budget cap, czyli ten limit budżetowy, pamiętajcie, że te pieniądze, które będzie zgarniała FIA, nie są liczone w limit budżetowy. Przecież to oczywiste. Ferrari zapłaci drugie, jako drugi najwyższy, 3360261 dolarów, czyli 2 miliony dolarów zaszczędzili na tych punktach. A Williams, jak już mówiłem, zapłaci najmniej 562 000 dolarów i 72, przepraszam, dolary jeszcze. Drugi zespół, który nie zapłaci, to Haas, 712 000 dolarów. Tak to wygląda. Bardzo ważna decyzja zapadła teraz. Decyzja, no niestety, ze wszechmiar kompromitująca dla dostawcy opon. Ponieważ zespoły jednomyślnie postanowiły, żeby nie zmieniać opon. Tak, Pirelli szykowała przez wiele miesięcy prototypy opon na sezon 2020. Chodziło o to, żeby był szerszy zakres działania tych opon, żeby były bardziej odporne na zużycie termalne, żeby pozwalały na lepsze ściganie. Vettel testował je w Barcelonie, potem wszyscy w Stanach Zjednoczonych, to nie były entuzjastyczne wypowiedzi, potem testy w Abu Zabi też ich nie było i jednogłośnie wszystkie zespoły uznały, że nie chcą zmiany opon. A te zeszłoroczne, czy tegoroczne, już teraz były wystarczająco gówniane, nie? Gówniane, ale znane. Natomiast nowe, z tego co uznały zespoły, tego nikt oficjalnie nie powiedział, są gówniane, ale nieznane. Więc przynajmniej mając rok doświadczenia z tym, co się ma, można być może lepiej się przygotować do przyszłego sezonu. I to obejmuje także Haasa, który też był jedną z ekip, które jednomyślnie zgodziły się na to, znaczy optowały za tym, żeby zostawić już to, co jest, zamiast kombinować jeszcze bardziej. Rodzi się pytanie, czy to nie będzie rodziło jakiegoś niebezpieczeństwa, dlatego że Maria Isola, mówiąc o tym, jak i dlaczego zmienią opony, mówił o konstrukcji głównie i mówił, że trzeba wziąć pod uwagę, że będą jeszcze wyższe obciążenia, bo bolidy będą szybsze, tak? Więc będą jeszcze bardziej obciążały opony i one nie zostaną zmienione, to będą konstrukcje szykowane na ten sezon. No, poza tym na zandwort wejdą te profilowane zakręty, jeden bardzo, bardzo mocno. I tam obciążenia są szczególnie duże. Pamiętajmy, że w 2005 roku wszystkie zespoły jadące z oponami Michelina musiały się wycofać z wyścigu, znaczy przejechały tylko okrążenia zapoznawcze ze względu na to, że Michelin nie był w stanie zagwarantować bezpieczeństwa potem, jak opony pękały na tym szybkim łuku. Czytałem co prawda jakąś opinię, że nie, to nie chodziło o profilowany łuk, tylko na wierzchnię, nie, zaproszenie, no prawda, chodziło dokładnie o ten łuk, co zresztą ostatnio też przyznawano w Formule 1. To był problem główny. Te obciążenia, które powstawały ze względu na, oczywiście nawierzchnia grała tu swoją rolę, ale głównie chodziło o obciążenia powstające na bardzo nietypowym typie zakrętu, więc jest to no, decyzja ze wszechmiar ciężka dla Formuły 1.
ciężka dla Pirelli. Z czego to się bierze w ogóle takie, taki dziwny układ? No i od dawna, od wielu, wielu sezonów się zastanawiałem na tym głośno, czy to jest do końca tak, że, bo mówiono o tym, że Pirelli robi takie opony, jakie robi, i to były różnego rodzaju, różne specyfikacje oponów, wszystkie były mniej lub bardziej słabe, dlatego że Formuła 1 chciała, żeby to były opony, które się szybko zużywają, żeby było więcej pit stopów, co nie zdziałało, bo i tak jak kto może, kiedy może jedzie na jeden pit stop, tylko czasami jadą jakimś żółwim tempem, tylko w Singapurze, co jest parodią Formuły 1. Ja się zastanawiam zawsze otwarcie, czy to dlatego, czy być może jednak Pirelli nie jest w stanie zrobić dobrej opony dla Formuły 1. Być może znów, jak zazwyczaj, prawda leży po środku, tak jest w życiu zazwyczaj, nie? Że tutaj się jakoś równoważą te dwa czynniki. Natomiast tak czy inaczej, no tutaj było ewidentnie już przyznane zalecenie, żeby jednak Pirelli zrobiło opony, które będą bardziej wytrzymałe termalnie. I co się stało? Nie udało im się tego zrobić. I zobaczymy też, co się wydarzy, kiedy wejdą 18-calówki, tak jak wtedy zostanie to rozwiązane. Co wtedy zrobi Pirelli? Skąd ten układ w ogóle? No bo wiele osób mówi, że dawniej, jak byli dwaj różni producenci opon, to były owszem fajne czasy, ale wtedy wydawano abstrakcyjne sumy na to, żeby rozwijać cały czas i zmieniać opony. Było bardzo dużo testów prywatnych, nie było de facto za bardzo limitów, znaczy potem wprowadzono, ale to były jakieś bardzo duże limity, 30 parę dni, jeśli dobrze pamiętam. Mogę się mylić, ale pamiętam, że to było de facto, można było jeździć dużo. Więc to napędzało spiralę kosztów bardzo mocno, tylko że te koszty były wydawane po prostu na torach testowych. Więc aby obciąć koszty, no to wówczas uznano, że będzie monomarka oponiarska. Co moim zdaniem jest lepszym pomysłem mimo wszystko, bo wydawanie pieniędzy na to, żeby opony cały czas zmieniać i rozwijać, jest jednak marnowaniem tych pieniędzy. Ja wiem, że wiele osób się sprzeciwi, ale moim zdaniem to akurat był dobry pomysł. Natomiast jeszcze padła kwestia tego, kto ma i jakie to opony robić. No i ostatecznie przez ostatnie lata wygrywa głównie Pirelli. Istnieją ku temu dwie przyczyny. Znaczy, mi się wydaje, że jedna głównie. Nie, dwie tak naprawdę. Po pierwsze, Pirelli jest posłuszne, jeśli chodzi o zarządzania FIA i Liberty, czy zarządców praw. Michał na przykład wyśmiewał jakieś postulaty, które stawiano podczas przetargu i mówił, że sorry, ale nie będziemy robić opon, które specjalnie mają się bardziej zużywać, bo to nam nie jest na nic potrzebne. My chcemy robić opony, które będą właśnie lepsze, a nie takie, które będą z góry gówniane. Chociaż nie używali tego słowa akurat, natomiast no, zupełnie mi to nie odpowiadało. No druga rzecz jest taka, że zdaje się, że żadna inna firma nie wnosi przy tym takich pieniędzy za to, że może się przy Formule 1 reklamować. Czy to jest do końca wina Pirelli? No owszem, oni nie dźwigają tematu, natomiast jest też teoria, że po prostu samochody są za ciężkie. Ktoś powie zaraz, przecież w łeku samochody też nie są lekkie, tak? Są to prototypy, które no, mniej lub bardziej odpowiadają masie samochodom obecnym Formuły 1. Tam nie ma dużej różnicy i mimo tego Michelin jest w stanie zrobić zajebiste opony. Każdy kierowca, który startuje w łeku, typu Alonso wcześniej, Nick Hulkenberg, pierwsze rzeczy, jakie, no może Alonso trochę ciszej, ale Hulkenberg dość głośno, ale Alonso też to sygnalizował, to było to, że wsiadają do samochodu na opony, na których można się ścigać, tak? Na których można jeździć, które nie trzeba się pierdzielać. Więc teoretycznie da się, ale też pamiętajcie, że w łaku są inne obciążenia niż w Formule 1. Nie ma na przykład tak ogromnego docisku. To nie są tak szybkie samochody, jak samochody Formuły 1. Nie dajcie sobie ściemniać, ktoś tam czasami nawet postulował opinię, że są nawet szybsze, no bo na Spa został pobity rekord, ale Formuły 1, ale samochodem, który był totalnie wypimpowany tylko i wyłącznie po ten rekord. Nie, tak nie jest. De facto prototypy LMP1 są znacznie wolniejsze od bolidów Formuły 1, generują inne obciążenia. Więc cały czas jest ta kwestia, ten znak zapytania, benefit of the doubt, jakby to powiedzieli za granicą w stronę Pirelli, że jednak no, nie ma innej firmy, która by próbowała dostosować opon do tej Formuły 1. Robert od dawna podkreślał, a potem długo potem, już po nim, zanim Robert to powiedział, jeszcze zanim wrócił do Formuły 1, inni kierowcy, że de facto dużym problemem jest masa samochodów, bo ona obciąża opony. Zdróweczko. Wybaczcie. Gardło prawie zdrowe, ale jeszcze musimy trochę popracować. Okej, okay. Zmieniamy temacik. Wielka próba dla Red Bulla, dlatego że Max potwierdził ostatnio, że początek przyszłego sezonu zadecyduje o tym, co zrobi w przyszłości. Bold statement, jak to było ujęte w Pulp Fiction, takie wiecie, on cały czas taki koki, ajwaj, co to nie ja. Bo nie wiadomo do końca, czy będzie miał pójść do innej ekipy niż do Red Bulla. On to tak stawia mu. No mówi, że są pewne możliwości w trakcie przyszłego roku. Mam jeszcze jeden rok kontraktu, ale bardziej ważniejsze jest zobaczenie, jaki jest progres, jaki jest postęp. No mówi się o tym, że
de facto od dłuższego czasu tata Maxa Jos atakuje Mercedesa. Co prawda Toto Wolff twierdził, że nie, my tutaj na ryby jeździmy i rozmawiamy o naszych dzieciach, bo tutaj jeszcze młody. No Wolff tam chce swoje dziecko do kartingu pchać. Tata Jos ma duże doświadczenie w tym temacie, ale taki pic na wodę, oczywiście, że rozmawiają także o tym, to jest najważniejszy element tego kontaktu. Luis ostatnio też sypnął, zdaje się, że na Gali FIA. Bardzo fajnie także. To ciekawe czasy, ponieważ Luis, którego się przymierza do Ferrari, ponieważ wielu kierowców szukają wszędzie miejsc. Mówię o tych wszystkich telefonach, które Toto dostaje od każdego kierowcy, wliczając to jednego, który był tutaj niedawno. Zdaje się, że był tam wcześniej przed Luisem Max Verstappen, tak? który odbierał nagrodę za trzecie miejsce w Mistrzostwach Świata. Za to odbierał Valtteri Bottas, który zresztą wjechał na podium samochodem. Zresztą na podium, na platformę. Samochodem Mercedesa, ale niezwykłym, bolidem Formuły 1. Każdy stara się zostawić swój zespół, aby przyjść tu, gdzie my jesteśmy. Co jest zupełnie zrozumiałe, dlatego że każdy chce wygrywać. Chcą być wszyscy częścią tej zwycięskiej formuły. Ale nie sądzę, żeby to w tym momencie było stresujące. Zawsze między mną i Toto była bardzo jasna nić porozumienia. Nigdy nie było żadnych sekretów i to się nie zmieni. To jest dość ciekawe, dlatego że pozostaje ta kwestia, czy Lewis Hamilton odejdzie z Mercedesa i przejdzie do Ferrari, o czym się mówi coraz głośniej, że spotkał się już dwa razy minimum z prezydentem Ferrari, z Elkanem i do tego jeszcze jakieś tam lunche z Piro Ferrari, czyli wiceprezydentem firmy. No i tutaj są oczywiście teorie, czy też może się stać, pod jakim warunkiem to może się stać. Sam Toto jest przekonany, że to się nie zdarzy. Zobaczcie, trochę się tutaj zmieniłem, dlatego że źle ułożyłem ten kolejność. Dobrze, już to mam. To zapewnia, że zaczeka na pozycję Lewisa Hamiltona, który trzyma klucze do rynku transferowego. A pamiętajcie, to od jego decyzji będzie znaczyło, jak się potem ustawiają klocki. Jeżeli Hamilton postanowi dojść do Ferrari, zwolni się bardzo ważne miejsce, a być może dwa w Mercedesie, bo Bottas też może być na wylocie. Natomiast pierwszą decyzję musi podjąć Lewis Hamilton i Toto Wolff mówi, podkreśla, że zaczeka najpierw na to, co będzie z Lewisem Hamiltonem, co jest absolutnie naturalne, bo Lewis Hamilton jest obecnie najlepszym prawdopodobnie kierowcą Formuły 1, choć moim zdaniem Max Verstappen mu niczym nie ustępuje i Leclerc jest bardzo blisko, ale okej, to Lewis jest tak, sześciokrotnym mistrzem świata, do tego jest najbardziej znanym kierowcą Formuły 1 i to jest, ma wartość nie tylko sportową dla Mercedesa, ale też i wizerunkową bardzo dużą, więc to jest oczywiste, że dopóki Lewis nic nie postanowi, to będzie czekał na tę decyzję. Mówi tak, to oczywiste, że Luisa pozycja i jego cele, jego priorytety będą dla nas kluczem w każdej decyzji, jaką podejmiemy. Nie udamy się na misję wędkarską, tak? Czyli na łowienie nowych kierowców. Zanim Luis i nie przeprowadzi z nami odpowiednich rozmów na temat przyszłości. I to nie boi się, że zostanie z ręką w nocniku, że się dowie za późno, na przykład kiedy nie będzie już kogo wziąć na ręce Luisa. Co się dziwię, bo myślę, że każdy, kto ma jakby choć odrobinę oleju w głowie, będzie czekał na decyzję. Znaczy każdy, Max Verstappen głównie, będzie czekał na decyzję Hamiltona, bo Red Bull będzie czekał na decyzję Maxa Verstappena, bo nie mają nikogo na jego miejsce tego formatu. Myślę, że wkrótce się zacznie sezon potek transferowych i rozpoczną się rozmowy, a to czy będziemy znali naszą obsadę miejsc w kwietniu, w lipcu czy w październiku, nie jest ważne. Oczywiście, że nie Mercedes rozdaje karty, chyba że w przyszłym roku Mercedes zacznie dostawać w tyłek, co też jest całkiem niewykluczone. No bo wtedy już nie każdy będzie tak się gardnął do Mercedesa, jeżeli na przykład Red Bull zacznie wygrywać z Mercedesem czy Ferrari, jeżeli będzie tak ciasto na górze, wówczas to się wszystko może zmienić. Póki co z tej pozycji, na jakiej jest Mercedes w tym momencie, nie mają się czego obawiać, ale to się może zmienić za parę miesięcy. Zobaczymy. To Wolff też mówił o relacji i zaufaniu do Lewisa. Obaj znamy się od jakiegoś czasu i sobie ufamy.
Razem przeszliśmy przez ciężkie czasy i wychodziliśmy z tej sytuacji silniejsi, z mocniejszą więzią. Oczywiście cały czas rozmawiamy, gdzie widzimy tak postępy zespołu i karierę Luisa. Wolf powiedział też, że absolutnie nie przeszkadza to, że Luis rozmawiał z Elkanem i co więcej twierdzi, że to jest normalne. I nawet dobrze widzieć, że takie rzeczy dzieją się w zimie i co więcej mówi, że to nie była dla niego niespodzianka, że on się nie dowiedział z prasy o tym, tylko że już wcześniej Luis jest tak transparentny, że wiedział, że te rozmowy się toczą. Bardzo ciekawe stwierdzenie. Zostanie przy Mercedesie, dlatego że jednym z warunków tego, żeby Luis przedłużył kontrakt z Mercedesem, jest pozostanie Mercedesa w Formule 1. Mówi się, że Ferrari podpisało już Concord Agreement, że się zaangażowało w starty po sezonie 2020. Mercedes ciągle negocjuje. Nie udało mi się wynegocjować takich przepisów, jakie by im odpowiadały, więc negocjują lepszy deal finansowy. No i Red Bull też stwierdził ostatnio, Helmut Marko, że jeszcze tej umowy nie podpisali. To mówi, że Mercedes zostanie, co jest bardzo ciekawe już, jeżeli na dłuższą metę uda się zredukować wydatki Daimlera na Formułę 1. To jest ciekawe, bo Honda ma podobne stanowisko tylko w kwestii samych silników. Natomiast jest to tyle ciekawe, że w 2018 roku Daimler wydał na Formułę 1 40 milionów funtów. Tylko przy budżetach sięgających tak tych 300 milionów funtów. To jest nie tyle co nic, dlatego że mają po prostu bardzo duży udział w zyskach Formuły 1 jako zespół, który konsekwentnie przez lata zdobywa mistrzostwo. Mają też reklamodawców, handlują silnikami i generalnie 40 milionów funtów to jest nic, jeśli chodzi o wydatki na Formułę 1, tym bardziej, że tak jak podkreśla Toto, to jest jedna z najlepszych inwestycji Daimlera, bo jeśli chodzi o zysk medialny, to są miliardy, tak, minimum miliard dolarów zysku tylko na tym, że z tą Formułą 1. Mimo tego zwróćcie uwagę, że już Daimler stawia warunki, że muszą jeszcze lepiej zarabiać. To mówi, że to jest po prostu wspaniały entertainment, tak? Wspaniały show, ale chodzi także o technologie. To są najbardziej efektywne silniki hybrydowe i dawają naszemu brandowi ten image sportowy. Wszystkie numery, jakie nadchodzą, jeśli chodzi o publiczność w normalnej telewizji, o zainteresowaniu w przestrzeni cyfrowej, czyli w internecie de facto i sponsoring, wszystkie rosną. Poza tym od 2021 roku wchodzą limity budżetowe i to jest kolejny taki obszar wzrostu. Zwróć uwagę, że nagle Mercedes staje się jednym z zespołów, które zaczynają być fanem jednak limitów budżetowych. Mercedes, który przez lata kupował sukces. Oczywiście to samo robiło Ferrari, starało się robić Ferrari i Red Bull, tylko że Mercedes robił to w najlepszy sposób. Odejście z tego sportu z całą pewnością nie byłoby właściwe, patrząc z perspektywy komercyjnej. Teraz, kiedy pojawiają się nowe możliwości, pytanie, do kogo te słowa? Co nam tłumaczy, że my mamy nie decydować, że Mercedes odejdzie? To są słowa przecież do zarządu Mercedesa. To oznacza, że wcale nie jest postanowione, że Mercedes zostanie w Formule 1. To nie mówi tego nam, bo on nam nie musi tego tłumaczyć, to nie my decydujemy. To mówi osobom, które się zastanawiają, jak miał decyzyjność, czy wydawać dalej pieniądze na Formułę 1, czy nie. Moim zdaniem, jeżeli postanowią odejść, to ten zespół przejmie. Już jest jego udziałowcem i zrobi numer Brauna, który kiedy Honda odchodziła, przejął po prostu od Hondy zespół za symbolicznego funta. Wykorzystał wcześniejszy wkład Hondy w rozwój bolidu, silnik Mercedesa, który dostał dzięki zgodzie McLarena. I jeszcze 100 milionów dolarów, które Honda zostawiła na to, żeby zespół przetrwał rok, po to, żeby przy układach politycznych zdobyć mistrzostwo konstruktorów i kierowców, a potem za 100 milionów dolarów sprzedać ten zespół Mercedesowi i innym udziałowcom. Więc to się tym za bardzo nie martwi. Moim zdaniem, jeżeli Mercedes popełni błąd i postanowi odejść z Formuły 1, wówczas to wykorzysta po prostu ten zespół w ten sam sposób i być może sprzeda go za rok nowemu inwestorowi za bardzo dobre pieniądze. I dalej mówisz, jeszcze Formuła 1 i sport motorowy to generalnie aktywności, które naszym zdaniem są częścią naszego DNA. Pierwszy Mercedes w historii był samochodem wyścigowym. Myślę, że musimy być bardziej wydajni. Musimy dostarczyć solidną platformę biznesową. Patrzcie, jak się czasy zmieniają i opinie się zmieniają nagle, jednak musi być to już biznes, tak? W dobrym momencie nadeszły te zmiany. Musimy zredukować udział Daimlera
w nasz zespół i jeśli będziemy w stanie to osiągnąć, wtedy zostaniemy Formułą 1 na długi czas. Chodzi tylko 40 milionów funtów. To jest naprawdę bardzo mało. Może nie dla nas, ale jeśli chodzi o plany takiej firmy jak Daimler, tak, i jej możliwości i faktycznie to, jaką platformą jest Formuła 1, to jak się przelicza te zyski, to są naprawdę nieduże pieniądze. Ciężka sprawa. Mi się wydaje, że naprawdę chcą odejść i to jest no tutaj, ale mi się wydaje, że to się uda to złożyć. Ciekawe bardzo wypowiedzi Cyryla Abitaboula, który twierdzi, że Renault, uwaga, uwaga, dorównało Ferrari, jeśli chodzi o silniki. Wyobraźcie sobie. Wkrótce nikt nie będzie w stanie nawet tego zweryfikować, bo jak McLaren przejdzie na Mercedesa, 2021 Renault będzie, a dziś, bo może się coś zmienić, jedynym zespołem używającym swoich silników, które dorównują Ferrari. Według naszych pomiarów Ferrari i my obecnie mamy najbardziej najmocniejsze silniki w trybie wyścigowym. Potem jest Honda, a potem Mercedes. Powiedział Abitaboul w wywiadzie dla Automotor Sport. No cóż, jeżeli mają takie kalkulacje i tak to obliczają, to być może nie dziwi, dlaczego Renault ma generalnie takie problemy i podczas gdy miało już stawać na podium i wygrywać wyścigi, ani razu nie stanęło na podium w tym roku. No, prawdopodobnie mają jakieś duże problemy z kalkulacjami. Andy Cowell, czyli szef, przepraszam, szef silnikowy Mercedesa, widzi to inaczej. Mówi, że różnice między Hondą, Renault i Mercedesem są minimalne, natomiast Ferrari tylko się wyróżnia w tym temacie i stoi wyżej. Ale mówi też, że bardzo ciężko jest samą moc silnika obliczyć, dlatego że są takie kwestie wyścigu, że inne samochody mogą korzystać z cienia aerodynamicznego, z DRS-u. No i oczywiście jest kwestia tego, że czasami jedzie się wyścigu w modzie full attack, a czasami oszczędza się opony. A skoro jesteśmy przy silnikach, Red Bull grozi Ferrari dalszymi protestami, jeżeli Ferrari nie przestanie ich zdaniem ściemniać, jeśli chodzi o silniki. O tym zaraz do tego przejdziemy. Verstappen w rozmowie z Eagle Sport zwraca uwagę, że jeśli chodzi o tę ostatnią aferę i 50 tysięcy dolarów kary dla Ferrari za to, że masa paliwa nie do końca w samochodzie nie zgadzała się za bardzo z masą, jaką deklarował Ferrari, nie było żadnego przypadku. To nie był błąd w kalkulacji. Ferrari nie popełnia takich błędów. To chodziło i do kilka kilogramów w ogóle, to było bardzo dużo. To jest wrażliwy temat, jeśli chodzi o Formułę 1 i nie chcę poparzyć sobie palców dotykając tego tematu, mówi Max, który stwierdził tak wcześniej, że tak się dzieje, jeżeli się oszukuje, patrząc na spadek osiągów Ferrari, kiedy weszły dyrektywy tak techniczne, tak, które miały wyklarować kwestie takie, jak używanie na przykład oleju chłodzącego do zasilania silnika w danych momentach i nagle osiągi Ferrari na prostych spadły. W zeszłym roku przepisy muszą być bardziej pilnowane. Marco też powiedział, że przepisy są jasne, że ta lekka kara za takie tak przewinienie to był żart. Też mi się wydaje, że to była dość lekka kara. 50 tysięcy dolarów to oczywiście duże pieniądze, ale z punktu widzenia Ferrari, no to szczerze mówiąc to takie znowu, wydaje mi się, że coś chciano przykryć. Chodzi o to, żeby było fair, o to, żeby wszystko zgadzało się z zasadami. A chodzi o traktowanie wszystkich na równi. Ferrari, silnik Ferrari stał pod znakiem zapytania w kilku różnych obszarach, które prawdopodobnie przekraczają poza kwestie szarej strefy, ale nic nie zrobiono, aby to poprawić. No wiecie, co człowiek to opinia. No, z punktu widzenia Hondy, czyli Helmuta Marko, który pracuje dla Red Bulla, to są bardzo ważne rzeczy. Jeżeli będziemy podejrzewać, że będą jakiekolwiek rozbieżności i odejście od normy, z całą pewnością będziemy protestować. I wtedy Ferrari będzie musiało wszystko ujawnić i FIA będzie musiała się tym właściwie zająć. To jest ten moment, kiedy pamiętajcie, Honda rozważa, czy nie odejść z Formuły 1 po sezonie 2021. To jest tutaj ważka kwestia, której teraz trzeba przypilnować, bo jak odejdzie Honda, to albo Ferrari lub Mercedes lub Renault będą musieli dać silniki Red Bullowi, sprzedać, a nie dać, bo Red Bull nie chce ich za darmo. Żaden z nich raczej nie będzie chciał, albo Formuła 1 straci dwa zespoły. Red Bulla i Toro Rosso. Znaczy pewnie ktoś się kupi, no ale utrata Red Bulla będzie potężnym ciosem dla Formuły 1. Sprawy stają się naprawdę bardzo takie ciężkie, tak trudne politycznie i pewne rzeczy, na które być może wcześniej przymykano oko z racji takich czy innych typu znajomości albo kwestie jakieś polityczne i biznesowe, to się teraz wszystko zmienia. Szczególnie kiedy biedny tak Charlie Whiting już nie żyje. To jest ten moment, żeby atakować politycznie.
Matteo Binotto ostatnio się wyrażał w tej kwestii także i w wywiadzie dla Automotor und Sport. Powiedział, że jego zdaniem zespoły rywale nie mieli tak naprawdę wątpliwości co do legalności silników Ferrari. To jest takie politykowanie, że ja pierdzielę. Prawdopodobnie skorzystali z okazji, aby wywierać na nas presję, bo presja destabilizuje. To jest część gry Formuły 1, aby wybić przeciwnika z równowagi. Nasz biznes nie polega tylko na sporcie i walce technicznej. Wszystko, co może zaszkodzić przeciwnikowi, jest używane. Każdy gra kartami, które ma w ręku. Więc pytanie, skąd ten spadek prędkości, kiedy ogłoszono te dyrektywy? Binotto mówi, wyciągnęli złe wnioski, my nic nie zmieniliśmy, jeśli chodzi o używanie naszych silników, aby wygenerować więcej docisku, zwiększyliśmy opory czołowe. Dlatego też jesteśmy teraz trochę szybsi w zakrętach, ale wolniejsi na prostych. Moja opinia to jest wymówka, znaczy mi się wydaje, że... Bo to nie jest zbieg okoliczności. Mi się wydaje, że prawda leży po środku. Ferrari robiło coś z silnikami takiego, co nie do końca było zgodne z duchem regulaminu, ale moim zdaniem ostatecznie było też podatne na interpretację, jak wszystko, jeśli chodzi o FIA. I w końcu się wkurzyła Honda szczególnie. I Red Bull powiedzieli, dobra, dosyć tego. I poprosili o dyrektywy techniczne, które te szare strefy przykryły, tak, które jakby... No, przestały, jakby zamknęły możliwość używania ich i wtedy dopiero doszło do zmiany Ferrari. To jest moja teoria, mogę się mylić, ale tak mi się wydaje. Z drugiej strony nie uważam, że Ferrari łamało regulaminy, czy jakoś szczególnie gwałciło, tylko po prostu no, wykorzystywało luki, jak każdy się stara w wielu obszarach, jak to robił to nie jest Red Bull. I teraz trwa walka o to, żeby tych przewag przeciwnika pozbawić, więc jak zazwyczaj w życiu mi się wydaje, że prawda leży po środku. Skoro o kwestiach technicznych, bardzo ważne zmiany weszły, niby drobne, ale ważne, jeśli chodzi o regulaminy Formuły 1 na przyszły rok i teraz je omówimy. Pierwsza, bardzo fajna, to jest to, że nie będzie wolne zasłanie samochodów podczas testów. Czyli będą te same restrykcje, które obowiązują podczas weekendów wyścigowych. Już nie pamiętam ile to jest, 10 lat temu minimum, może więcej, no to weszło, że podczas wyścigów nie wolno używać tych ekranów, które zasłaniały garaże. Zresztą Ecclestone był strasznie wkurzony, nie? Że to jest idiotyczne w ogóle, jak oni to mogą robić, jak mogą się odsłaniać od publiczności. Oni się oczywiście odsłaniali od rywali, natomiast teraz rywale, no, co jest ważne, że teraz nawet w testach nie będzie to dozwolone, co jest bardzo ważne, po pierwsze dlatego, że dla fanów, że będą mogli widzieć lepiej samochody i fotoreporterów i dla nas dziennikarzy, ale przede wszystkim też dla rywali, do rozrównania osiągów, nie będzie już żadnych większych sekretów, znaczy będą, ale nie będą, już będzie można podejrzeć co ma kto w garażu na poziomie testów i zareagować i robić u siebie w samochodzie. Bardzo mądre posunięcie, dlatego że uważam, no, że ostatecznie, jeżeli jest cały czas ta walka na pieniądze, to przynajmniej powinno być jak najbardziej widoczne to, co robią rywale, żeby zniechęcić być może zespoły do tego, żeby kupowały sukces poprzez no, wydawanie większych pieniędzy i poprzez sekrety. Pojawiły się też bardzo konkretne zakazy, jeśli chodzi o używanie maskowania silników, skrzyni biegów i chłodnic podczas ich wymiany, kiedy ta wymiana odbywa się w garażu. A także na przykład pokrowców na skrzydła, kiedy stoją na swoich stanowiskach w pit lane. Poza tym zapasowe podłogi, mechanizmy tak całe do tankowania, czy troleje z narzędziami nie będą mogły być używane jako elementy zasłaniające samochody, co też jest dość interesujące. Będą oczywiście pewne pokrowce dozwolone, takie jak na przykład pokrywy tylnych skrzydeł, które też mają osłaniać mechaników podczas odpalania samochodów, czy oczywiście koce grzewcze na opony. No oczywiście, czy też pokrowce, gdy pada, wtedy będzie można ich używać, natomiast tak czy inaczej samochody mają być odsłonięte. Bardzo mi się ta zmiana podoba. Poza tym FIA potwierdziła, że będzie 3 dostawców standardowych od sezonu 2021. BBS ma dostarczać 18-calowe obręcze od sezonu 2021. Bardzo dobrze, że będzie jeden dostawca obręczy, inaczej było to absurdem. Za tym musi pójść oczywiście także te same nakrętki na koła, te same klucze na koło, to wszystko powinno się razem połączyć. Magneti Marelli będzie dostarczało pomp paliwa, a Bosch będzie dostarczał wysokociśnieniowych pomp paliwa i całego rurowania. Czyli obniżenie kosztów moim zdaniem absolutnie jak najbardziej na miejscu. Te wszystkie rzeczy od dawna powinny być
powinny być standardowe dla wszystkich, tak? Nikt tego nie widzi, wszyscy mówią to w dupie, za przeproszeniem. Kto, tak, jakich, moim zdaniem, no szczerze, no, trzeba być naprawdę jakimś totalnym freakiem, żeby patrzeć na to, jakie ma obręcze, czy jakie ma rurowanie, jeśli chodzi o system paliwa, czy pompy paliwowe, czy to jakaś bzdura, absurd, absolutnie, absolutnie niepotrzebne. Wraca flaga w szachownicę, bardzo mi się to podoba, ja lubię jednak klasyki, ostatecznie no, tablice nie zdały do końca egzaminu, wcześniej tak było, ten z Winnie Harlow afera, jak machnęła flagą okrążenia za wcześnie w Grand Prix Kanady, w tym roku się znowu jeden wyścig został skrócony okrążenie, mimo że nie było biednej Winnie Harlow, która została wprowadzona w błąd i były tablice elektroniczne, nie udało się uniknąć tego problemu, ha, ha, ha. Więc wraca flaga, bardzo mi się to podoba, jeszcze fajnie jakby było, jak żeby koleś wchodził na tor i machał flagą. Nie no, to już nie wejdzie, tak? To było szaleństwo, ale trwało przecież dekadami całymi, że ludzie wybiegali, czasami tańczyli z tymi flagami, machając tutaj show, wybiegając na tor. No teraz oczywiście to szaleństwo nie będzie miało miejsca. I zwiększono limit MGUK, czyli systemów kinetycznych, które zostały zredukowane do 2 w tym minionym sezonie. Jednak okazało się to być błędem i wejdą 3 znowu. Mi się wydaje, że to dobrze, bo po prostu się psuły za często. Będą cały czas dostępne 2 akumulatory tylko i 2 jednostki kontrolne, 2 procesory. Natomiast zwrócą 3 MGUK i do tego MGUH też pozostaną 3, czyli tak ten system odzyskujący i oddający energię cieplną. 3 turbiny i 3 silniki spalinowe na przyszły rok. Dobra, tyle jeśli chodzi o nasze spotkanie dzisiejsze. Mam tu jeszcze trochę newsów, ale myślę, że nie będziemy dalej tego ciągnąć, bo ja nie wiem, ile to się będzie ładowało w ogóle przy tym internecie tutaj na Zanzibarze, być może przez całą noc, tak więc na dziś się z Wami pożegnam i postaram się coś tam nagrać już po testach Roberta, a póki co pozwolę sobie być może, mam nadzieję, chociaż przez jeden dzień nie dotykać telefonu. Nie wiem, czy mi się uda, prawdopodobnie nie, ale trzymajcie za mnie kciuki, a jak nie, to myślę, że po świętach się uda. Póki co dziękuję Wam bardzo za uwagę. Pozdrawiam Was serdecznie z wakacji i do zobaczenia wkrótce.